Dobry wieczór. Proszę Państwa, przepraszam bardzo za windę, za brak windy. Szczególnie osoby o słusznej posturze, przepraszam. I wieku. I o słusznym wieku. Proszę Państwa, jest pięć po, myślę, że możemy pomału zaczynać. Dobry wieczór, jeszcze raz witam wszystkich. Jesteśmy w Charkowskiej Loży Historii Współczesnej, którą organizują Wojewódzka Polityka Publiczna. I słabe nagłośnienie, trzeba głośniej mówić. A teraz? Teraz lepiej. No poprawiło się. Organizują ją Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o książce w zapiskach, pamiętniku kleryka księdza Stanisława Gabańskiego. Proszę Państwa, rzeczywistość, która jest opisana w tej książce, jest rzeczywistością przedziwną z dzisiejszego punktu widzenia, ale najkrócej mówiąc, chodziło o to, że w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jedną z metod polityki wyznaniowej było powoływanie kleryków do wojska, nie przez cały okres, ale niemniej to działało przez więcej połowę tamtego systemu. I książka tego dotyczy. Chciałbym przedstawić i powitać księdza Zygmunta Kosowskiego po mojej lewej stronie. Bardzo proszę go przywitać. Doktora wydawnictwa Świętego Stanisława oraz po mojej prawej stronie księdza profesora Józefa Maryckiego. Też go proszę przywitać. Ksiądz Walecki jest historykiem Kościoła i w wojsku szczęśliwie nie był jako kleryk, chociaż zdaje się niedużo brakło, a ksiądz Kosowski jak najbardziej był. Wprawdzie w nieco innych latach niż autor tej książki, no ale niemniej jakby uczestniczył w tym systemie i ma obserwacje własne, w jakimś sensie równoległe do tego, co zanotował Stanisław Gabański. Powiedziałem ksiądz Stanisław Gabański, co jest i prawda, i nieprawda, bo zdaje się, że zwyczajowo do alumnów mówi się księże, proszę księdza, noszą oni sutanny już, a liści święceń kapłańskich Stanisław Gabański nie doczekał, bo był słabego zdrowia i wkrótce po zakończeniu służby wojskowej niestety zmarł. Także te zapiski mają też szczególny, myślę, walor dla jego rodziny, dla jego bliskich kolegów z seminarium. Tyle wstępów. Proszę Państwa, jak mówiłem, ta praktyka powoływania do wojska kleryków nie była jednorodna. Była po trochu funkcją ogólnej polityki w stosunku do Kościoła. I co się rzuca w oczy najbardziej, to to, że były takie diecezje, z których kleryków bardzo chętnie i często brano i były takie, z których jak gdyby mniej chętnie brano. Czyli były lepsze i gorsze, a to znaczy, że byli biskupi mniej i bardziej spolegliwi. Prawda? Akurat, jeśli się nie mylę, archidiecezja krakowska była uważana za mało spolegliwą i bardzo dużo stąd kleryków do wojska poszło. Czy któryś z księży mógłby pokrótce narysować taką mapę polskich diecezji pod względem tych diecezji bardziej uwojskowionych i mniej uwojskowionych? Proszę bardzo. Najbardziej chyba uwojskowione diecezje to była diecezja przemyska ze względu na arcybiskupa Tokarczuka, ponieważ wiemy, że on wybudował wiele kościołów bez pozwolenia i za każdy kościół, który postawił bez pozwolenia, to co roku kontyngent kleryków wędrował do jednostek wojskowych. Tych jednostek wojskowych tutaj, jak wiemy, w tych latach, o których mówi książka, no, obecnie to były trzy, bo był Szczecin pod Juchy, Bartoszyce na północy i Brzeg nad Odrą. Natomiast później zrezygnowano ze Szczecina pod Juchy i tylko brano do dwóch jednostek co dwa lata. Czyli albo nieparzysty rok, albo parzysty brano albo do Bartoszyc, albo do Brzegu. I takimi
biskupami, odpowiadając na to pytanie, to wiadomo, arcybiskup Tokarczuk. Następnie był kardynał Karol Wojtyła. Nas bilety w seminarium otrzymało, mogę powiedzieć o swoim roku, 77 rok. To są wydarzenia, śmierć Pyjasa. I kardynał bardzo mocno upomina się o wyjaśnienie tej sprawy, szczególnie podczas procesji Bożego Ciała. To jest niesamowite kazanie, kiedy kardynał Wojtyła mówi, niech nas nikt nie uczy miłości do ojczyzny. To ja dziś pamiętam, jako młody chłopak, jako maturzysta, byłem w służbie lektorskiej i to pamiętam, te zdanie, te słowa kardynała Wojtyły. I w ten sposób po prostu następnie nas poszło, otrzymało bilet 20. Jeśli w seminarium było nas 60, to 1/3 otrzymała bilety. A z seminarium krakowskiego później wycofano 9 biletów i 11 nas wylądowało w Brzegu, w 3 takich kontyngentach, czy poprzez 3 dni. Władza właściwie chciała, myślała, że to rozbije taką jedność klerycką, a tutaj jednak każde odejście kleryków do wojska wiązało się z wielką manifestacją w Krakowie. Tu jest dużo młodych ludzi, to może nie wiedzą tego, ale każdego z nas odprowadzano na dworzec. Kleryków w seminarium krakowskim było około 400. 400 chłopaków, którzy śpiewali na przykład Wojenko, bo też byli wojskowi wcześniejsi. Oni znali te wszystkie piosenki, bo mieliśmy takie poukładane piosenki. No to była niesamowita manifestacja, która szła przez cały Kraków na dworzec główny. I na tym dworcu nas tam pakowano, żegnano do pociągów i jechaliśmy. Także to jest ten. Diecezja tarnowska była trzecią diecezją, którą dużo było kleryków na przykład z nami. No i następnie diecezja poznańska. Poznańska, wiem, że to było, to nie wiem, chyba czy jeszcze arcybiskup Baraniak był przy tym, ale to prawdopodobnie też i ze względu na niego. Tak się spodziewam, że gdyby był arcybiskup Strowa, to być może by już mniej bramą, tak myślę. Tego nie wiem, to nie mogę powiedzieć, ale może na pewno, bo tam, gdzie była jakaś taka historia, która powodowała, że biskup był łagodniejszy, to po prostu też i łagodniej postępowano z klerykami seminariów. Natomiast tu południe, to wiadomo, że do Brzegu nie szli z Wrocławia, nie szli z Opola, bo to za blisko było, tylko bardziej szli wtedy na północ do Bartoszyc. Zresztą w Bartoszycach na pewno Państwo znacie, bo wiecie, służył błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Także jest tam w Koszarach jest taka jego izba pamięci, taka bardzo piękna. Warto sobie nawet to zobaczyć, wiedzieć, jak będziecie Państwo, czy na wakacjach, czy tam, to jest tam piękna rzecz. Zapomniałem powiedzieć, że jest książka do kupienia. Spodziewałem się, że w cenie promocyjnej. Jakiej? Po 20 zł, bo to chyba nie jest duża wysoka cena, zachęcam. Co się rzuca w oczy, to również to, że ta liczba powołanych do wojska faluje w ciągu kolejnych lat. Czyli raz jest więcej, raz jest mniej. Chciałem o to zapytać księdza Mareckiego, czym się to tłumaczy, jeśli się tłumaczy czymś, a nie tylko przypadkiem. A drugie pytanie dotyczy tego, że początkiem tej praktyki jest rok 55, czyli jeszcze czas przed przełomem tzw. październikowym, czyli przed niewątpliwie dużą zmianą w polityce wyznaniowej, prawda? Czy to jest tak, że ten taki wczesny komunizm z jakichś powodów uważał, że należy zostawić w spokoju kleryków? Czy uważał, że klerycy może będą tym elementem nadmiernie niepewnym w wojsku? Jakie mogły być motywy władzy we wczesnym komunizmie? Panie redaktorze, należałoby o to zapytać niejakiego Wojciecha Jaruzelskiego, który właściwie od początku do końca kreował politykę wojskową wobec Kościoła. Ten, który właśnie później bardzo sporybliwie witał Jana Pawła II, ten, o którym mówi się, że Polskę uratował, że był przyjacielem Kościoła, on właśnie wyznaczał te prerogatywy, wyznaczał właśnie te kierunki walki z Kościołem. Pierwszy powód to jest rok 1955.
i właściwie do końca nie było wiadomo, w jakim celu tych kleryków do wojska wzięto. Czy mieli być służbą pomocniczą, czy mieli być sanitariuszami, czy było to w okresie kończącej się tak zwanej wojny, by przygotować sobie pewne zaplecze, tak jak to było w okresie międzywojennym i jak było podczas obydwu wojen, że po tych ostatnich etapach wojen brano kleryków, czy braci zakonnych, a nawet kapłanów w przypadku Niemców do wojska, po to, żeby szeregi zaplecza zabezpieczyć, a więc to były kuchnie, to byli, czyli te służby kuchenne, to były szpitale, to bardzo często właśnie jakieś takie działania kwatermistrzowskie. Następuje później chwila dla kleryków wolności. Kolejny pokut rozpoczyna się w roku 1958 i trwa nieprzerwanie do roku 1979. Mojemu rocznikowi w 1980 roku dwukrotnie wręczano bilety i dwukrotnie nas zwalniano. Te bilety nam odbierano, wypuszczano nas tylnymi drzwiami z ulicy Koledek, byśmy nie wiedzieli, że nasi koledzy, którzy wcześniej wyszli, po prostu są cywilami. Ale chciałbym wrócić do tego początkowego okresu. Rok 1958 i właściwie do roku 1962-63, kiedy klerycy znajdują się w różnych jednostkach wojskowych i są wymieszani z innymi żołnierzami. I właściwie są w dobrej pozycji, bowiem zarówno oficerowie liniowi, jak i nawet polityczni nie wiedzą, co z klerykami robić. Bardzo często izolowano ich od zwykłych żołnierzy, zostawali pisarzami, pracowali w bibliotekach, pracowali w szatniach, nie pobierano ich na przykład do WOP-u, nie byli też w USW, czyli tej żandarmerii ówczesnej. Nie mieli właściwie dobrze i bardzo wielu z nich na początku lat 60. kończyło, rok 59-60, kończyło służbę nawet ze stopniem starszego kaprala, a były nawet wypadki, że plutonowego. W 1962 i 3 roku zaczęła się reorganizacja tychże właśnie jednostek, inaczej powiem, reorganizacja w ogóle tej służby kleryckiej i to trwało przez przynajmniej 10 lat, kiedy to zorganizowano wspomniane jednostki w Bartoszycach, w Podjuchach, pod Szczecinem i w Brzegu, gdzie zorganizowano takie bataliony, oddziały, jednostki kleryckie, których kleryków brano do najgorszej służby. Oczywiście była, jaka to była służba, na przykład służba pontonowa, tak zwana pontonierka, kiedy zima, lato, siedzieli w wodzie, w lodzie, przy niepogodzie, w upale i skręcali, rozkręcali na przykład te pontony, tak jak to robił kleryk Stanisław Kabański. Po roku 72 już rozpoczyna się ten ostatni okres schyłkowy, który jest podyktowany świadomością oficerów politycznych w tych jednostkach wojskowych, że z tych kleryków nic się nie da zrobić. To znaczy po pierwsze, służba wojskowa w 58 roku została zapoczątkowana jako przeciwieństwo wobec różnych ordynariuszy i diecezjalnych i zakonnych, którzy właściwie byli nieposłuszni, jak pan redaktor powiedział, już w stosunku do ówczesnej władzy komunistycznej. Po drugie, kleryków chciano dosłownie z wojska wyciągnąć. Temu służyły różne mechanizmy, o których doskonale pisze między innymi... Chciano ich wyciągnąć z seminarium, tak? I o tym doskonale pisze właśnie Stanisław Gabański, kiedy następuje fala rozpijania, demoralizacji, niszczenia powołania, ideologizacja taka, poprzez takie różnego rodzaju właśnie działania, te tak zwane właśnie wykłady polityczne, składanie egzaminów, ale też równocześnie izolowano bardzo często kleryków od tych żołnierzy kleryków od tego, by na przykład uczyć ich obchodzenia się z bronią, uczenia ich właśnie tej służby liniowej, do czego byli powołani. Nawet jeżeli było strzelanie, to bardzo często była to broń rozkalibrowana, bardzo często właśnie to było złe umundurowanie, po prostu takich robiono z nich często fajtułapów, dawano na przykład zbyt wielkie buty albo zbyt obszerne mundury, żeby źle wyglądali, za to ich karano. I właśnie ta akcja wyciągania tych kleryków właśnie z seminarium się nie udała. Jak po latach wielu wspomina, zwłaszcza kolegów rocznikowych Stasia Gabańskiego, to właśnie wojsko ich umocniło. To właśnie w wojsku nauczyli się życia, zdobyli bardzo mocne doświadczenie życiowe. Mało tego, całe szkolenie ideologiczne, wykłady polityczne posłużyły im jako doskonała lekcja umocnienia nie tylko powołania, ale później właśnie tego działania na ambonie. Ksiądz wyszedł do przodu. Chciałbym, żebyśmy pod koniec zahaczali o tego rodzaju konkluzję.
rewolucję, także wrócimy do tego, co się udało, co się nie udało. Wspominał ksiądz o całym takim katalogu środków zmierzających do tego, żeby tych młodych chłopaków zdestabilizować, prawda? Znaczy ich pewność wyboru życiowego, czyli powołania jakoś podważać. I to jest cała masa rzeczy drobnych i mniej drobnych, prawda? Wokół nich byli tak zwani eksi, czyli byli księżami. Ci, którzy już stracili powołanie, ale kręcili się koło nich i jakoś tam no, podpowiadali, prawda, jak żyć, jak łatwiej żyć. Tak? No, była kwestia piątków, czyli postu, przestrzegania czy nie przestrzegania tegoż postu w piątki. No, znaczy, wiadomo, w taki sposób to organizowano to życie wojskowe, żeby skłaniać tych młodych ludzi do nieprzestrzegania. Tak? Były rozmaite rozrywki świeckie w dni świąteczne. W taki sposób, żeby uniemożliwiać, czy utrudniać przynajmniej praktyki religijne. Była cała skomplikowana polityka urlopów. Tak? Są urlopy za dobre sprawowanie, nie ma urlopów za złe sprawowanie. No i jest indoktrynacja polityczna, politruki, czy politrucy. Są ćwiczenia fizyczne bardzo, no jak to w wojsku, bardzo głupie i bardzo za karę, tak? To słynne malowanie trawy, które pewnie jest przesadą. Nie można tego brać. A może nie, a może nie. No, ale może nie jest przesadą myć się schodów szczoteczką do zębów na przykład, prawda? Co każde wojsko pewnie ma. A nawet pisuarów. Natomiast Wojsko Ludowe Komunistyczne w stosunku do kleryków prawdopodobnie spodziewa się miało w dwójnasób czy w trójnasób. I tak dalej, i tak dalej. W tym kontekście chciałem zapytać o specyficzną kategorię personelu wojskowego, jaką byli kapelani wojskowi wtedy. I tu posłużę się cytatem, bo parę razy to się przewija ta sprawa na kartach książki. Między innymi jest taki wpis z 11 marca 1967, kiedy Gabański wspomina spotkanie z kapelanem Wiernuszem, księdzem Wiernuszem Kowalskim, który miał za złe tym klerykom, że na niego donieśli do wyższej władzy, a rozumiem do władzy duchownej. W innych jednostkach mówił, spotkałem się z wielką wdzięcznością ze strony kleryków, że im umożliwiłem spotkanie się z kapelanem. Z waszej strony spotkała mnie czarna wdzięczność w tym, że oszkalewaliście mnie do prymasa, że ja rozpijam was. Cóż to jest jedna lampka wina? I tak dalej. I później komentarz tego młodego kleryka. Wiernusz rozgadał się o sobie, o swoim kapelaństwie. Widać, że dominuje u niego pieniądz i wyróżnienie. Czyli chęć wyróżnienia się, jak rozumiem, pewnego rodzaju próżność. Przyjechał ksiądz kapelan Kubisz z Wrocławia, podpułkownik, czy nawet pułkownik. Poprosiliśmy o spowiedź mszę świętą w kościele parafialnym. Wreszcie byliśmy znowu w kościele. Dziwi mnie to, że nie zaproszono tych księży na plebanię. Czy to jest dobre? Bo przecież tylko oni mają dostęp do szpitali wojskowych. Tu koniec cytatu. Jak widać, autor miał sam z tym problem, bo z jednej strony widział, że to jest narzędzie polityki wyznaniowej, no i ateizacji niewątpliwie, tak? Księża, którzy w swój sposób ateizują kleryków, coś dziwacznego, ale prawdziwego. Z drugiej strony nie było innych księży, tak, dopuszczonych do wojska i on sam to zadaje pytanie, czy jakaś izolacja ich przez hierarchiczny kościół na pewno i zawsze jest słuszną polityką. Ja sam się pytam, jak to powinno być i jak to w ogólności wyglądało, bo być może sprawa była niejednolita. Może oni byli bardzo różni jednak, ci kapelani. Ja z własnego doświadczenia mogę tak powiedzieć, z 77-79. My już mieliśmy doświadczenie pokoleń, które były w wojsku. Myśmy się spotykali wcześniej z klerykami, którzy odbyli służbę wojskową, z naszymi kolegami starszymi i oni nam mówili, jakie na nas czekają niespodzianki. Także to nie było tak, że nas wrzucano na nieznany teren. My wiedzieliśmy dużo. Między innymi też no, ksiądz Tadeusz Zalewski-Isakowicz, on przede mną służył, bo jesteśmy z jednej parafii. On siedział jeszcze, on nas witał w wojsku, w kryminale. Także to w ten sposób. To on nam dużo opowiadał o kadrze oficerskiej, o tym. Natomiast jeśli chodzi o kapelanów, to było tak, że
kapelani byli okazją dla nas uczestniczenia we mszy świętej w sakramentach, bo tak to nie mogliśmy wyjść. W niedzielę no, było różne, były kina, zabawy, no wszystko inne, sprzątanie, doszkolenie. Wszystko trzeba było w niedzielę robić. Nagle wszystkiego brakowało. I do kościoła albo uciekaliśmy przez dziurę w płocie w Pawłowicach tutaj, jak i tutaj on, tu, też w tej książce jest tu opisane, to przez dziurę w płocie uciekaliśmy. I tak mieliśmy obstawione, żeby nas warta, bo koledzy mieli wartę, no to nas puszczali. I leciliśmy do kaplicy, no ale w kaplicy oczywiście na Pawłowie zaraz ludzie patrzą do wojsk w mundurach w kościele, no to ktoś już tam doniósł, jest w WSW. No i znowu gonitwa nasza, żebyśmy my wcześniej byli niż w WSW w jednostce, żeby no po prostu nie, no nie, nas nie pozamykali. No i to tak mniej więcej to wyglądało. Natomiast raz w miesiącu była, że przyjeżdżali do nas kapelani. I to była okazja wyjścia do kościoła w Brzegu. Tam proboszczem do dzisiaj, raczej proboszczem w Brzegu był ksiądz Zbigniew Bąkowski, do dzisiaj żyjący, wspaniały człowiek, no dusza, to jest taki ojciec nasz. My jak się spotykamy, to tak tatę go traktujemy. On tam wszystko oddał, spodnie, koszule, jeśli potrzeba było na cywila jechać, zdawać egzaminy do Wrocławia. To jechał, to w tych, on był troszeczkę mniejszy, grubszy, my żeśmy byli, no nie tacy jak dzisiaj, tylko szczupli, no to wyglądaliśmy, od razu wiadomo było, że to jakaś kontrabanda jedzie, no ale on nam dawał te ubrania swoje, żebyśmy przejeżdżali. I on z ramienia episkopatu miał bezpośrednią opiekę nad nami. Nad nami. Do niego trzeba było. Drugim takim człowiekiem był ojciec Janowski z świętej pamięci z seminarium wrocławskiego. I oni dwaj mieli jakby poprzez to, że z konferencji episkopatu oni sprawowali pieczę nad klerykami w Brzegu. I wszystkie informacje, które przepływały, to musiały przez nich przejść, o nas. To nie było tak, że kapelani. Natomiast my wiedzieliśmy, czyli że kapelani... Czyli ksiądz prymas jak gdyby obchodził instytucję kapelanów w ten obchodził sposób. Obchodził całkowicie. Kapelani byli tylko po to, żeby nas wyciągnęli z jednostki. I oni o tym wiedzieli dobrze. Bo oni mieli tam no, takie, wiadomo, patriotyczne przemówienia do nas, no, takie, żebyśmy służyli w wojsku, żebyśmy nie buntowali się, żebyśmy krzyżyki ściągnęli, żebyśmy, no, takie różne historie na przykład. No, najcudniejszą rzeczą taką jest, to powiem jako ksiądz teraz, to było to, że jak przyszliśmy do, i była spowiedź święta w kościele w Brzegu, no to nikt nie poszedł do nich do spowiedzi. To było najsmutniejsze takie dla księdza, jako dla mnie, jakby to było... To było dla mnie, że po prostu nikt z nas, no po prostu nie wierzył im. Czy oni nie donoszą do dowództwa, czy do tego. To już tak muszę powiedzieć wprost, to już nie ma co wijać w bawełnę. To żeśmy ten. Natomiast jedynym kapelanem, który miał szacunek, był, był pułkownik Wilhelm Kupsz. Stary kapelan, który przeszedł z dywizją kościuszkowską. To był jedyny, który miał nasz szacunek. Nasz szacunek. Ze względu na to, że ta historia jakby pozostali, to wiadomo, że no, traktowaliśmy są, idziemy z nimi na przykład do... Oni nas wyprowadzali do kościoła i wtedy w ten sposób to tak wyglądało. Jeszcze raz wrócę, ksiądz Smarecki. Ja tutaj tylko dodam do tego, że to byli nie jedyni księża, których ksiądz wspomniał, kapelani, bo było zarówno w Baltoszycach, Bożyszu, jak i w Brzegu, byli także oficerowie polityczni, którzy wywodzili się z kręgu kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo. Tak, i oni byli nazwani, nawet tutaj w Gabański też opisuje jednego z takiego właśnie księży. Tak, jego już nie było później, w latach, końcem lat 60. zakończył właśnie tę działalność. Mogę przerwać księdzu profesorowi, bo pamiętajcie, że tak jak mówię, tu troszeczkę jest 10 lat doświadczenia i my mieliśmy natomiast co? Każdy z nas w wojsku miał swojego opiekuna, świeckiego człowieka, chłopaka, którzy byli starsi troszeczkę od nas. Oni byli tak, albo na studiach coś zawalił, byli z organizacji ZSMP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, tam gdzieś coś podpadli, brali ich do wojska. Pójdziecie do takiej jednostki, mówili, no, kleryckiej, i każdy z nas miał takiego anioła stróża. Ja spałem przy swoim aniele stróżu, zresztą nam nazwisko do dzisiaj go donosił na mnie, co tam, co powiedziałem, czy na przykład kto rozpoczynał modlitwę w sali.
Bo my żeśmy walczyli o taką rzecz pierwszą. Tutaj jakby może nie chcę się wyrwać, ale, ale na przykład o co była walka? O to, że mogliśmy się na głos modlić razem, wspólnie na sali. Kiedy my żeśmy klękali, wojsko jest tak, 10, caprzy, 15 minut wojsko śpi, po 10:15 wojsko już może nie spać. To jest tak, w ten sposób tak to jest. No tu dla niektórych to może nie wiedzą o co. No to i 10:15 myśmy czekali do 10:15, żeby nie złamać tego regulaminu. I o 10:15 klękaliśmy wspólnie na sali, głośno żeśmy się modlili. I wtedy zaczynała się tak zwana jazda. To znaczy, oni nas tam wyzywali, kleli, no, rzucali tam, bili, no normalnie żeśmy takie, no wiecie, żeby przerwać modlitwę. I to taka przepychanka trwała przez 3 miesiące. I potrafiliśmy to wywalczyć, że oni później już spasowali. Ale później na przykład donosili na nas, że ten zaczyna modlitwę, ten pierwszy wstał. To my żeśmy później już tak robili, że co łóżko, to ktoś inny inicjował tą modlitwę, żeby nie podpadać jeden, bo do jednego to zniszczą. Ale jak jest więcej, no to w ten sposób to tak to wyglądało mniej więcej. I dlatego mówię, to spotkanie, tak jak mówię, z kapelanami, czy tutaj ich jakby ten cały, no, cały udział, no to był troszeczkę inny, bo ci świeccy oni donosili, wszystko wiedzieli. Później na przykład po roku, kiedy żeśmy przeżyli już rok, to było, dochodziło tak, że oni tak mówili, wiecie co, ale powiedzcie coś, bo kurczę, musimy coś zrobić, żeby dostać urlop. No to myśmy im wymyślali różne tam na Gierka, na Jaruzelskiego, takie różne tam historie. Jeden tam się gdzieś wyrwał, coś powiedział, mówi weź, że tam Bronek, weź tam coś zrób, czy ten, no. Także to w ten sposób i oni dostawali urlopy, jeździli, dziękowali nam, a my żeśmy siedzieli, kibowali. No dobrze, ci donoszący, ci anioły stróże, to jest inna para kalosza, a jeszcze inna to ci, który Pański nazywa eksami. Tak, czyli dawni seminarzyści, którzy no, służyli razem z tymi obecnymi seminarzystami, no i ich rola była, jak ja rozumiem, bardzo określona. Znaczy, czy to z własnej potrzeby, czy z podłuszczenia jakiejś tam hierarchii wojskowej, czy władzy, wprost mówiąc, pewnie te dwie motywacje się zbiegały, tak przypuszczam, no oni oddziaływali na tych chłopaków demoralizująco. To co chwila jest mowa o eksach. Czy wam są znane przypadki młodych chłopaków w wojsku, którzy stracili powołanie i takie przypadki chłopaków, którzy mocowali się, mieli z tym problem, ale się obronili? Jeśli chodzi o przekrój historyczny, a więc te lata 1958 do 79, to ksiądz Fitych, zajmujący się między innymi tymi właśnie alumnami, którzy odchodzili już po zakończeniu służby wojskowej, po przebadaniu tej pewnej grupy, stwierdził, że zasadniczo w większości przypadków wojsko nie miało wpływu na utratę powołania. I procentowo, jeśli byśmy zapytali wszystkich, którzy odeszli, wszystkich tak, ledy, którzy odeszli z tak zwanych eksów, seminarium, jaki wpływ miało wojsko, to mniej niż 10% z tych, którzy byli w wojsku, mówiło, że bezpośrednią przyczyną odejścia z seminarium było to, co przeżyli w wojsku. Mniej niż 10%. A więc była to liczba bardzo mała. Jeśli przyjmiemy, że w sumie było to 2922 ledy, którzy ukończyli służbę wojskową, bo bilety otrzymało więcej osób, to była to liczba bardzo znikoma. Dobrze, to jest statystyka, ale teraz pytam o wasze doświadczenie i waszą pamięć, prawda? Czy wśród waszych kolegów byli tacy, na pewno byli, tak się spodziewam, na których ta maszyna zadziałała skutecznie. I też tacy, którzy mieli z tym problem, ale się jakoś obronili. Wśród kolegów. Jeżeli odchodzili, panie redaktorze, w trakcie służby wojskowej z seminarium, to w większości byli ci, którzy już wcześniej decydowali się odejść. Natomiast oni już nie mieli wyjścia, byli brani często właśnie do wojska i wojsku często odchodzili, bo wtedy dostawali pewne lepsze profity, na przykład dostawali się na studia, dostawali akademik albo pracę. Natomiast już wcześniej łamali się z tym właśnie powołaniem. Teraz samo podkreślam, samo nawet z tych, co ja pamiętam, starszych moich kolegów, którzy na przykład odchodzili w czasie wojska, oni mówili, że myśmy już wcześniej mieli zamiar odejść, ale jeszcze czekaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że jeden przypadek.
na 150. W brzegu, na przykład 7779, był taki, który no, no przyszedł już i wiadomo, on już potem no, tak postępował, że tak jakby nie był klerykiem. Troszeczkę to było też niedobre, bo rozwalał nam tutaj pewne rzeczy, bo wszyscy myśleli, że to kleryk jest i później robił pewne, no taką złą robotę też na zewnątrz, że to potem różne historie były. Zły przykład. No, tak, tak, zły przykład. Także, ale część, tak jak tutaj to było powiedziane, to też i te 10% jakby to odchodziło po wojsku. Na przykład, że rezygnowali, że, ale to jest w trakcie seminarium, bo to trzeba też rozłożyć na lata, że my żeśmy studiowali 5 lat i później jakoś tam to powołanie jakoś tam dojrzewało, czy ktoś odkrywał inne. Natomiast nie było to, że bezpośrednio wojsko powodowało odejście. Stasiu Gawański opisuje tylko jeden przypadek, jednego z zakonników, karmelitek, który właśnie decyduje się, idzie do wojska z zamianem już opuszczenia tego właśnie seminarium zakonnego. Także to procent tutaj już znikał. Ta książka jest budującym w sumie przykładem, opisem czegoś, co można by nazwać jednak siłą oporu, siłą powołania tych chłopaków, którzy no są, mi się zdaje, że w ogóle nie miałem powołania nigdy duchownego, ale sądzę, że gdybym miał, to wyobrażam sobie, że to nie jest taka sprawa od dzisiaj, już wiem, że będę księdzem i wiem to do końca życia, tylko to jest jakaś też i myślę walka, mniej czy bardziej, tak? Księży sądzę. Więc jeśli taki młody ksiądz to jest z natury rzecz jest labilny, tak? Każdy młody człowiek jest labilny. Jeszcze jest poddany takiej presji, no to jest rzeczywiście trudna próba. I w książce bardzo wiele jest takich momentów, gdzie autor daje bez wątpienia autentyczne świadectwo no, jakiejś takiej siły, prawda? Że jednak nie dacie rady ze mną, prawda? Nie wygracie. Chociaż machina wielka była nastawiona przeciwko tym ludziom, a nawet w przypadku tego człowieka wydaje się, że on był taki mały, drobny, prawda? Słaby. I zresztą słabego zdrowia, jak wiemy, ale jakoś silny duchem. Otóż jest taka zapiska z 8 grudnia 65 roku, czyli kilka miesięcy zaledwie po wcieleniu na wojska. Dzień jak każdy inny, ale może nie taki zwykły. Bo dziś jest rocznica moich obłóczyn w seminarium. Boże, to był najradośniejszy dzień w moim życiu. Cały dzień, cały czas wracam do tej chwili, gdy po ceremoniach wyszedłem z kaplicy, to z radości chciałem udusić moich kolegów i rodziców. Teraz jestem w zielonej sutannie. Ty, Jezu, tak chcesz, więc radośnie śpiewam Ci magnifikat, ubrany w białą szatę. A całe moje życie ma być takim ciągłym magnifikat. Wspaniałe świadectwo. To, co ksiądz Marecki powiedział, że 10% tylko tych ludzi uległo, no to jest dobry wynik, mi się wydaje. Dobry wynik. Co dziesiąty, prawda? 9 powiedziało, nie złamiecie mi, nie rzeczywiście nie zostali złamani, a co, tylko co dziesiąty się złamał. To bardzo, wydaje mi się, jest dobra statystyka. W takim razie jakby należało ocenić tą politykę, bo to niewątpliwie był pewien wybór polityczny, tak? Powołujemy, bo chcemy, powołujemy tym bardziej, im bardziej biskup jest krnąbrny, a w wojsku sykujemy tych chłopaków, szczególnie tych, którzy poskakują, prawda? No i próbujemy ich złamać. Potem się robi jakąś ewaluację, no przypuszczam, że władza komunistyczna i wojskowa i cywilna, polityczna robiła ewaluację, tak? Ileśmy zainwestowali, ileśmy wyjęli z tego? No mało. Czy księża sądzą, że tego typu wnioski mogły przyjść do głowy władzy politycznej w 1959 roku, 8-9 i w związku z tym ten pokój się skończył? Czy wybór Jana Pawła II był wyłącznym czynnikiem, czy oba się zbiegły, jak można na to popatrzeć? Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, zresztą ja pytałem pana redaktora,
przed naszym spotkaniem, o czym mamy mówić. Powiedział mi, że mam to słuchać i odpowiadać w razie na pytania, ale chciałbym ucieczkę niejaką zrobić, krótką. No cóż, tutaj bardzo wspaniale pan redaktor przytoczył taki moment życia Stasia Gabańskiego, kiedy on wspomina swoje przeżycia. Musimy tutaj o jednym jeszcze powiedzieć, że to była postać niezwykła. To jest troszeczkę tak, jak czytamy ciągle wiele osób jest zafascynowanych takim człowiekiem, który napisał Skomborni w świat. Pikoń wyszedł z małej wioski, kilkadziesiąt kilometrów, chodził do szkoły, do Rzeszowa, do Sanoka i pokonywał wielkie problemy, trudności, żeby być kimś. Staś Gabański rodził się w Szerzynach. To była ludność bardzo prosta, spokojna, tutaj pan Piotr by mógł dużo na ten temat powiedzieć, bo przecież to Staś Gabański jest bratem teściowej, tak? Właśnie. I to była spokojna miejscowość, spokojni ludzie, bardzo pobożni, bogobojni, pracowici. I on dobija się do tego, by skończyć liceum w Bieczu, podrzędne niestety liceum, i później dobija się, by wstąpić do seminarium. On chce być za wszelką cenę kapłana. I to, panie redaktorze, że na jego pogrzebie gromadzi się setki kleryków, że sam biskup Ablewicz, ordynariusz, ten pogrzeb odprawia, pogrzeb kleryka, nie zawsze biskup jest na pogrzebie księdza. To o czym świadczy te tłumy ludzi, a przede wszystkim niezwykły kult od roku 1968, kiedy umiera nieprzerwany, trwa kult. I to nie kult jako świętego, tylko kult jako człowieka i jako kleryka. Na tym cmentarzu są zawsze kwiaty, na tym cmentarzu są zawsze ludzie i jego koledzy z wojska. I to chciałbym tylko dopowiedzieć, to jest ta pewna niesamowitość, ten fenomen tego człowieka. Natomiast teraz chcę przejść do tej właśnie odpowiedzi. Otóż wszystko złożyło się, różne sprawy złożyły się na to, że w 1979 roku przeprowadzono ostatni pochód. To były zmiany, po pierwsze, wielkie zmiany w Kościele. Tak, wybór Karola Wojtyły. To jest to właśnie to słynne pytanie, które wieczorem na plenum padło 17 czy 16 października w 70 roku. Jezus Maria, co z nami będzie? Jeden z członków biura politycznego wtedy woła. Jezus Maria, co z nami będzie? No właśnie było i kawę. Kania wyleł kawę na białe spodnie. Tak. To się wtedy właśnie to stało. To było pierwsze. Po drugie, proszę zauważyć, że zmienia się relacja do Kościoła. W samej Polsce już wcześniej. Biskupi są ciągle nieustępliwi. Żaden nie odpuścił tego po prostu, co się działo, mało tego. Młodzi biskupi stają się nawet powiedzieć bardziej agresywni wobec władz niż ich starsi przełożeni. To jest druga sprawa. Po trzecie, chyba już oficerowie polityczni, a Krummel między innymi z Brzegu, który spotkał się po wielu latach z kolegami Gabańskiego, o tym mówił, że zdali sobie sprawę pod koniec lat 70., że już walka z klerykami i walka z Kościołem na tym wąskim odcinku poboru, ona nie przyniosła żadnych efektów. W efekcie byli bardzo doświadczeni, bardzo odporni, światli księża, którzy po prostu mieli pewną reputację. Ja tutaj dodam, że w latach 60., 70., 80., może i 90., mężczyzna, który kończył wojsko, był kimś. Był inaczej traktowany. To jak do dzisiaj w Izraelu jest. Po prostu skończysz wojsko, jesteś kimś. Masz A kategorię, czyli jesteś zdolny do wszystkiego. I tacy właśnie żołnierze, klerycy, tak byli przez społeczeństwo traktowani. Oni byli traktowani z szacunkiem przez mężczyzn miejscowości, jeżeli przychodził młody wikary i mówił, ja byłem w wojsku. Oni pytali, a proboszcz był? Nie, a proboszcz nie był, to nie zna życia. Więc taki właśnie młody ksiądz po wojsku był kimś. Ponadto on doskonale wiedział, co mówią oficerowie polityczni, z jakich korzystają broszur, podręczników. Oni to wszystko potrafili właśnie obalić. I myślę, że też po części właśnie ta ekipa wojskowa Jaruzelskiego pod koniec lat 70. zdała sobie sprawę, że to branie kredytów nie ma tutaj żadnego sensu. Ja jeszcze dodam tutaj, o czym mówił ksiądz dyrektor. Pamiętam, musiało to być w roku 77 albo 8, byłem świadkiem, jak klerycy w Przemyślu żegnali swoich kolegów, którzy szli do wojska. Otóż nie wszyscy wsiadali do pociągu, tylko codziennie do każdego pociągu dalekobieżnego, w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych, tam Przemyśl Szczecin, Przemyśl Wrocław, Przemyśl Gdańsk, wychodziła taka procesja 300 kleryków z przyjaciółkami stosownymi, tymi wszystkimi babciami, tymi tak zwanymi, jak to się mówiło, ciotkami kościelnymi, seminaryjnymi, którzy przy śpiewie pieśni wojskowych, religijnych, patriotycznych odprowadzali tego kleryka do
i pociągu, on jechał do Przemyśla, zasadniał, wysiadał na następnej stacji, po to, by następnego dnia innego znowu żegnać. Wszystko się odbywało zgodnie, można powiedzieć, sprawy. Były wielkie manifestacje. Tego już nie można było po prostu wytrzymać. Chciałem zapytać księdza dyrektora o taką perspektywę porównawczą, bo Gabański pisze o latach 65-67, czyli ciężkich latach dla Kościoła, o tyle co najmniej, że ten napór, ta furia Gomułki, Gomułki, który był kimś innym człowiekiem niż Gierek, prawda? I szczególnie w okresie milenium ta furia Gomułki się bardzo wzmogła, prawda? To są znane sprawy, te równoległe obchody, prawda? I tak dalej. Trochę o tym sam Gabański pisze, więc sądzę, tak mi się wydaje, że w latach 65-67 też ci młodzi żołnierze, klerycy mieli gorzej w wojsku niż wyście mieli. Czy się mylę? Tutaj trudno mi jest powiedzieć tak, czy gorzej, czy lepiej. Bo na pewno inaczej, na pewno były takie trendy w służbie wojskowej, bo to opowiadali, że był rocznik na przykład, że kładziono na fizyczne zniszczenie człowieka. Czyli były takie momenty w wojsku, że na przykład my byliśmy na poligonie, mieszkaliśmy w lesie jeden rok, 12 miesięcy na poligonie, w namiocie. Także ten, no zdrowo, to jest i zima 79, taka historyczna zima stulecia, w żaganiu, żarach i normalnie na czołgowisku i tyranierom do przodu. I jeszcze OP1, to kto w wojsku był, to wie, jak się pluje, to jest taki, to jest taki gumowy płaszcz, ogólnowojskowy płaszcz, który się ubierało, maski, włóż i taki marsz 5 km. To nie chodzi o to, żebym ja tutaj z męczennika się wyrobił, ale czasami było tak, że nie wolno było odkręcić, bo rzucili coś i ten, no, na przykład gazem i ten, no, można się było potruć i ten, no i normalnie wiadomo, no, człowiek już miał tego dość. Także były takie momenty, ale były takie momenty też, że był całkowity luz. No, żeby nas poprzez to, że poprzez nudę, też żeby nas rozbić. Dawano nam wszystko, no, można było, kantyna była pełna, nawet papierosy Marlboro były w kantynie amerykańskie, w naszej, nikt, żaden batalion nie miał brzegu. Trzeba powiedzieć młodzieży, że Marlboro nie tak łatwo było kupić w celu. Także ten, a w wojsku my mieliśmy ten, czekoladę, wszystko, tak żeby tylko po prostu nas ten, no, że jak lepiej było. Czy na przykład no, wyjścia, teatry, czy tam kino, później jakieś zabawy tam ze szkołą medyczną, z liceum medycznym, no to wiadomo, dziewczyny i ten, no to wszystko, to było wszystko proponowane na zasadzie, to celowo było, tak, żeby poprzez to rozbić. Natomiast mówię, no na pewno tutaj u nich było to jeszcze gorzej, że było dużo tych eksów, on tutaj dużo mówi o tym, to ja pierwszy raz jakby spotkałem się w sensie takim, że jednak byli to ludzie, którzy przeszli pewną drogę seminaryjną i tu było trudniej im dyskutować, bo nam łatwiej było na przykład z tam działaczem ZSMP, SM, bo wiedzieliśmy, kto jest to, każdy miał swój świat i wiedzieliśmy, że to jest starcie, o modlitwę, to jest starcie o krzyżyk na przykład w mundurze, to jest głodówka na przykład o te krzyżyki, później wywóz tam na przykład na poligon w nocy, no takie różne historie, bo też żeśmy 5 dni głodowali na przykład. No i ten, to są tego typu rzeczy, taka walka była raz jakby fizyczna, a raz taka no, jakby na zasadzie psychiki. Następnie wiadomo, kiedy jednostki, dowódcy zorientowali się, że na przykład są słabsi lub mocniejsi, to tych mocniejszych proponowano na przykład zróbmy drużynę służby socjalistycznej. No oczywiście, jak myśmy to usłyszeli, to nikt się nie chce wpisać. No to wiadomo, rozmowy z każdym osobiście, oficer WSW polityczny i wszyscy i nacisk, no to tam będziecie ten, no wiadomo, przekleństwa i takie różne straszenie i następnie to jak się nie zapiszecie, no to się nie zapisaliśmy, no to mieliśmy tak zwaną drużynę specjalnej troski, jak to się mówi, to żeśmy jeździli po poligonie tylko brzuchami, jak ten, no świątek, piątek i soboty, no bo zawsze trzeba nas było doszkolić, bo my żeśmy nic w wojsku nie umieli. To w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o później, dlaczego to tak wszystko padło, no później to już wiadomo, że w drugim roku służby, czyli 79 rok, jest to dzień wizyty, rok wizyty papieża w Polsce. I teraz jest historia taka. Muszę powiedzieć słowo, proszę nam powiedzieć, bo to musiało być bardzo specyficznie. Ksiądz Bronisław Księczak, to obecny na przykład był tego dnia w Rzymie.
prawda? A ksiądz tego samego dnia, 16 października, był w wojsku. Byłem w brzegu, dowiedzieliśmy się, na przykład tak, że ktoś rzucił hasło, Polak papieżem, Wojtyła papieżem, no to szał. Na kompanii mówimy, lecimy do sali czyszczenia broni na trzecie piętro, tam śpiewamy Tedeum, wszyscy, ilu tam nas było, 70 chłopaczy ten, czy 100, nagle przylatuje oficer polityczny, rozgania nas, no to żeśmy dośpiewali, domodlili się, dopiero żeśmy poszli, a rano dowódca jednostki pułkownik, batalionu pułkownik Mosoń, specjalna zbiórka i nagle słyszymy takie słowa. Nasz człowiek na Watykanie. Normalnie, bo mało żeśmy ten, no, no, pułkownik normalnie tak piękne kazanie do nas wygłosił, że nie wiem, czy komuś by się to udało. I później co? My, jeśli mogę dalej powiedzieć o Janie Pawle, my chcieliśmy jechać na wpływie, dokładnie biorąc, o wpływie tego. No i tutaj już, tak. I później wpływ tego pontyfikatu to był taki, że my chcieliśmy. Pisaliśmy do głównego zarządu politycznego o to, żeby mogliśmy jechać na spotkanie z papieżem, bo nikt z nas nie wiedział, że to będzie, tych pielgrzymek będzie ileś. My myśleliśmy, że to będzie tylko jedna pielgrzymka w Polsce i teraz mówimy, taka historyczna okazja, to my uciekniemy. I ktoś doniósł i nas wywieźli do Żagania. Ale my w Żaganiu mówimy, to my zwiewamy z tego poligonu. Ja mówię, nie wiedzieliśmy, w lesie w środku siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, gdzie jest wschód-zachód, tylko pociąg jechał Zielona Góra, Sulęcin, Sulechów i ten przejeżdżał dwa razy do tego. I wiedzieliśmy, gdzie to trzeba lecieć po prostu, gdzie zwiać. Bo powiedzieliśmy, musimy być na papieżu. I ktoś też to doniósł. I oni z głównego zarządu politycznego przyszedł rozkaz, że puścić kleryków, tylko dać im ubrania cywilne. I oni nas puścili. Myśmy przejechali całą Polskę śpiewając o Jaruzelskim, o Gierku, nie zwolni nas Gierek, nie zwolni Jabłoński, bo się boją Polski, Moskwy, co pilnuje Polski. No całe manifestacje w tym pociągu, żeśmy tutaj mieli tych piosenek pełno, żeśmy przejechali do Częstochowy z wielkim transparentem alumni żołnierze w jedności z Ojcem Świętym. I Ojciec Święty zauważył ten transparent i mówi, powinienem tu powiedzieć tak, Ojciec Święty w jedności z alumnami żołnierzami. To jest jedyny taki moment, żeśmy przeżyli to. To tak wygląda nasza pierwsza pielgrzymka. Przychodzi do głowy takie pytanie, trochę w kontekście tego, co mówił ksiądz profesor Marecki, mianowicie tej, mimo wszystko, jakiejś dumy z odbycia wojska. No, wiadomo, że to wojsko było represyjne i nacelowane na zniszczenie powołania. Ale było mimo wszystko jakąś tą szkołą życia, prawda? I szczególnie wtedy. Dzisiaj może by to inaczej wyglądało. Kto był w wojsku, był twardzielem, czy był mężczyzną. Kto nie był w wojsku, był mięczakiem. No mniej więcej tak. Więc przez analogię i przez odwołanie się do długoletniej praktyki, jaka obowiązywała w diecezji, później w archidiecezji katowickiej, jeszcze chyba za biskupa Bernoża, jeśli dobrze pamiętam, a potem na pewno za jego następcy, arcybiskupa Zimonia, która polegała na tym, że młodych księży, chyba tuż przed święceniami, czy tuż po święceniu, już tego nie jestem pewny, w każdym razie przed przystąpieniem do normalnej pracy duszpasterskiej, że się ich na rok posyłało do kopalni. Więc gdyby przyjąć, że taki test, prawda, taka próba życia jest czymś cennym dla młodego księdza, to może przewrotnie trzeba byłoby powiedzieć, no komuna chciała coś innego, a wyszło tak, że to była dobra, że to był dobry filtr, czy dobry test, prawda, bo ci, którzy mieli wykruszyć, wtedy się wykruszali, a co do reszty, to oni hartowali swój charakter. Może tak? Ja mówię o sobie. Teraz jest. No, powiem szczerze tak, bo kiedy zostałem zaproszony tutaj, nie wiem jak to się stało, ale to jest 36 lat temu w wojsku. To sobie tak przypominałem te wszystkie wydarzenia i to, co tutaj pan redaktor mówi, właśnie czy jest jakiś taki, no, co mi dało wojsko, bo mogę powiedzieć o sobie. No, na pewno jest tak, jak tutaj jest to powiedziane, taki
hard ducha, w sensie takim, że niełatwo jakby człowiek się załamał. Niemal wszyscy koledzy z wojska księdza Stasia Kowalskiego powiedzieliby to samo, że pobyt w Brzegu, w jednostce wojskowej był dla nich wielką szkołą życia. Ale przede wszystkim był takim też czasem dawania świadectwa. Właśnie często przez upadki. Bowiem to nie tylko właśnie ci księża kapelani, nie tylko ci księża zaprzyjaźnieni, ale także oni sami na siebie mieli wielki wpływ i stawali często sami kledycy wobec problemów, które musieli rozwiązać. Które po prostu nikt nie rozwiązał z zewnątrz. Te cieplarniane warunki seminaryjne nagle zmieniły się na koszary, a ta sutanna zmieniła się na mundur, stąd właśnie ta zielona sutanna. I kiedy stawiałem pytanie, chyba około 40 z tych 67 księży, którzy byli z Stasiem Kowalskim w wojsku, potwierdzali to samo. Szkoła charakteru, szkoła życia, właśnie uczenie się wzajemnej odpowiedzialności. Były przypadki, że często na strzelaniu brali za siebie nawzajem broń, ten, który miał lepsze oko, często zamieniali się na przykład dyżurami. Też przecież chodziło też o to, że uczyli się też, to tutaj nie zostało to powiedziane, ale część egzaminów kredycy zdawali też w wojsku, pożyczali sobie skrypty, jeździli do seminarów okolicznych i tam zdawali właśnie, tak, zdawali te egzaminy. Ale właśnie też trzeba było nawzajem współpracować i ta współpraca, ta symbioza wzajemna była o wiele większa. I wspominał jeden właśnie z tarnowskich księży, który był 2-3 lata później po Gabańskim wojsku, że w seminarium zamykano do szuflad skrypty, żeby lepiej wypaść na egzaminie. Jeden z drugiemu nie pożyczał tychże skryptów. Natomiast w wojsku było zupełnie coś innego. Jeden drugiego podpytywał, uczył. Często właśnie nawet jakieś tam wspólne warty albo inne rzeczy brano po to, żeby się wzajemnie uczyć. I cywilu byli wrogami, czy to był niekiedy czasem nawet, tak można powiedzieć, krótki wyścig szczurów, a wojsko zupełnie to zmieniało. Więc była to szkoła też charakteru i współpracy. Chciałem ponowić swoje pytanie poprzednie. Mianowicie, no, dzisiaj jest inny zupełnie czas, ale Kościół ma też trochę inne problemy, ale ma problemy, jak wiemy, duże. I czy nie mówię o tym, żeby rozważyć służbę wojskową, ale czy to doświadczenie z diecezji, a później archidiecezji katowickiej, to kopalniane doświadczenie, czy to jest jakoś, znajduje jakąś analogię w innych diecezjach, a jeśli nie, to dlaczego i co księża w ogóle sądzicie o tym w perspektywie dzisiejszych problemów Kościoła, ale z pamięcią o tym doświadczeniu wojskowym? Jeżeli chodzi o to, co było w diecezji katowickiej, czyli ta praca fizyczna dla większości kleryków, no chyba że ktoś wykazał się już takim osobliwym świadectwem lekarskim, wtedy było mu to zmieniane na inną pracę, jest praktykowane w wielu wspólnotach zakonnych zgromadzeniach, kiedy na przykład jezuici, salezjanie, michalici odbywają na przykład praktyki pedagogiczne i to niekiedy nawet kilkuletnie. Bywa, że są różne praktyki wakacyjne, pracy w domach opieki, w domach dziecka, czasem także i w szpitalach. Ale proszę pamiętać, że diecezja katowicka już w okresie międzywojennym była bardzo specyficzna. I tutaj to, że wybudowano seminarium w Krakowie, by uczyć ich polskości, bo przecież większość z nich mówiła albo po śląsku, albo po niemiecku, podobnie jak było w Częstochowie, że również takie seminarium właśnie wybudowano na ulicy Bernardyńskiej, to było szukanie pewnej nowej drogi, by kapłan, duszpasterz był bliżej ludzi. I to było wspaniałe doświadczenie i biskupa Adamskiego, i Bednoża, i innych, którzy wiedzieli, jak to zrobić. Zresztą no, pamiętajmy, że im dalej idziemy na zachód, ta kwestia współżycia ludzi z kapłanami była zupełnie inna. Przecież na terenie diecezji wrocławskiej klerycy w każdą niedzielę, jak Pan przekazał się do restauracji, po sumie w katedrze, kupowali sobie przecież dobry obiad, później piwo i tak spędzali niedzielę. I kiedy po wojnie przyszli do Katowic, to właśnie za to zostali wyrzuceni na przykład, bo no, prowadzili bardzo świecki tryb życia. Czym bardziej jesteśmy na wschód, było to bardziej takie życie w sensie pielęgnacyjne, takie bardziej oderwane bardzo często od rzeczywistości, a więc to zbliżenie się właśnie przez tą pracę w kopalni było też takim nie tylko zapoznaniem się z tego, co na tej grupie robią ludzie,
ale doskonale wiedzieli przecież pracownicy górnicy, że ten młody chłopak, on jest klerykiem, tak? On będzie księdzem i my wobec niego musimy być pełnym szacunkiem, ale on musi doświadczyć naszej pracy, żeby on był nasz. To proszę przypomnieć sobie, panie redaktorze, co robili pracownicy na Wapienniku, kiedy Wojtyła czytał książki teologiczne. Oni podejrzewali, że on może być księdzem podczas wojny, ten młody student, więc ułatwiano mu taką właśnie pracę, żeby on był jednym z nas, by nabierał pewnego doświadczenia. Dzisiaj możemy powiedzieć z perspektywy czasu, że te doświadczenia katowickie były bardzo korzystne. Zresztą podobna sytuacja, kiedy na przykład ja, czy tutaj osoby, które są na sali ze mną na wykłady jeżdżą na przykład do Preszowa i tam doświadczamy obcowania z klerykami grekokatolikami, którzy mają podwójne seminarium, to znaczy część seminarium jest dla kleryków kawalerów, a część jest dla kleryków żonatych. I właśnie no, to życie później w danej miejscowości, kiedy jest żona, kiedy są dzieci, kiedy oni nabywają zupełnie innego doświadczenia, kiedy nie są oderwani od rzeczywistości. I taki nasz właśnie jeden kolega, ksiądz Peter, no, mówi o tym, że jego plebania nie jest pałacem zamkniętym, że tam mają prawo przyjść sąsiedzi, że tam przyjdą dzieci, które są kolegami, koleżankami jego dzieci, że przyjdzie do żony sąsiadka na pogaduszki i oni po prostu dom prowadzą, musi dom być otwarty. Zupełnie inne są doświadczenia, nie ma tej izolacji. Właśnie ci klerycy ze Śląska bardzo często właśnie też mieli dawnych kolegów z pracy, też mieli zupełnie inne doświadczenia. Te relacje były zupełnie inne i takie są do dzisiaj. Proszę zauważyć, kiedy spotykamy się z księży katowickich, oni są bardzo właśnie bezpośredni. Są tacy sami jak ci księża, którzy byli w wojsku. Kiedy ja rozmawiałem z tymi właśnie kolegami Stasia Gałańskiego czy z innymi, oni zawsze pytali mnie, czy byłeś w wojsku. Ja mówiłem, że nie, no to zupełnie była inna była rozmowa. Nie? A jak byli ze mną tacy, którzy byli właśnie w tym wojsku, to byli zaraz kolegami zupełnie na innych falach odbierali. Ksiądz, coś dodał do tego? Nie, niekoniecznie, to przyszło mi do głowy, bo ksiądz profesor często posługuje się formą Staś Gałański. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że ksiądz tak mówi, bo tak lubi, tylko tak się mówi, tak? Tak weszło w zwyczaj. To właściwie w środowisku księży diecezji tarnowskiej, w środowisku Szerzyn, a więc tam, skąd pochodził, gdzie był pogrzebany kleryk Gałański, w środowisku kolegów z wojska i tych, którzy czytali w Zielonej Sutannie, czyli tą pierwszą wersję okrojonych wspomnień, nie ma księdza Stanisława Gałańskiego, nie ma kleryka Gałańskiego. Jest po prostu ksiądz Staś. Nie wiem, zapytam tutaj pana Piotra, ale czy potwierdzić, że właśnie tutaj wszyscy mówią, to jest Staś Gałański, to jest ksiądz Staś. Taka jest forma przyjęta i tak. To jest właśnie taka forma używana powszechnie, jest tak nazwana, to jest takie jego drugie imię, taka druga jego tożsamość, właśnie ksiądz Staś, Staś Gałański. Tak? Tak mówiono za życia i tak mówiono po śmierci. Zresztą no, tutaj jeszcze raz wrócę do tego, że przeżywam właśnie ten zmarły Staś Gałański dla wszystkich żyje. On ciągle po prostu jest rzecz niezwykła. Powtarzam, to nie jest taki kult sakralny, dewocyjny, tylko taki normalna rzecz. Dobry człowiek zapisał się w pamięci i właśnie te wspomnienia, ten maszynopis, jaki funkcjonował, to była pewna taka Biblia dla tych ludzi. Oni to czytali, uczyli się niekiedy na pamięć, powtarzali, wspominali, bo tak ksiądz Staś Gałański to pewno rozwiązywał. On doszedł do czegoś, on był kimś, to my też tak właśnie musimy ciągle właśnie to jak mantra powraca właśnie ten Staś Gałański.